zacząłeś ten pojedynek, widziałeś doskonale, że najwięcej szans będziesz miał na początku i nie spuszczałeś w ogóle z tempa i skąd taki był plan na walkę z Mariuszem? Oglądaliście Michała Oleksiejczuka w Pradze, to on nie dał Wilantę odetchnąć i moje zadanie było to samo, nie dać odetchnąć Mariuszowi ani chwilę. Ja znam wszystkie walki jego na pamięć i zobaczcie, jak mu Marcin Różalski nie dał odetchnąć, cały się czas cofał, cały czas chodził. Karol Bedor na początku się cofnął, zobaczył, że Mariusz się rozjuszył, cały czas Mariusza. Jak Mariusza weszli, to on schodził do nóg, obalał, no Różal tego nie wybronił, ale sobie jakoś poradził. Karol wybronił i wygrał, także jak przeanalizujecie na spokojnie, to taktyka, którą ułożył Mirek Gokliński, przed Mariuszem nie wolno się cofnąć, jest najlepszą taktyką. Wiele osób nie wierzyło w to, co trener Okiński mówił, no wielu jakby z przymrużeniem oka mówiło to, że trener wie, jak, w jaki sposób znaleźć na Mariusza, no i jednak wyszło na to, że trener Okiński miał rację. Trener Okiński jest znany z wielu rzeczy. Wiele rzeczy też powiedział, które nie zawsze do końca się sprawdziły, dlatego być może nie zawsze wszyscy go biorą jako wiarygodnego eksperta, ale w sprawach treningu jest omnibusem i uważam, że no nikt tego lepiej by nie ułożył. Ja muszę powiedzieć jedno, 4 miesiące temu, jak zaczynaliśmy przygotowanie do tej walki, ja miałem zupełnie inny plan. Pochodzić, rozchodzić, uderzyć, odejść w dystans. Pochodzić, rozchodzić, uderzyć, Mariusz wejdzie, odskoczyć. Mirek w pierwszych tygodniach treningów ustawił przeciwników, którzy mieli mnie ciągle kopać po nogach i bić cepy. Jeden sparing, drugi, trzeci, to wszystko zaczęło wchodzić, noga zaczęła boleć. Mirek mówi, jak tam to twoja taktyka? Może byśmy spróbowali moją? Ale no może. Cały czas w przeciwników, ale to będę zbierał. Jak idąc z niego przyjmiesz, nie ma tej siły, kiedy on trafia cię tam, gdzie celuje. Faktycznie, kilka tygodni, ja idę do przodu, nawet jak idą kopy, jak idą cepy, to na gardę, ciosy. Noga, blok, ręka uderza, wielokrotnie po kopnięciach przechwytywałem nogę, ciosem obalałem, także naprawdę uważam, że dokonam wielkiej rzeczy, bo przekonał mnie do taktyki, w którą na początku nie wierzyłem. Po kilku tygodniach zmieniłem nastawienie i stwierdziłem jedno, tylko do przodu Mariusz. Pokazałeś, że 15 kg różnicy i 10 lat doświadczenia da się przeskoczyć, więc co teraz? No bo nie powiesz mi, że, a może powiesz, że na początku swojej kariery w MMA wierzyłeś, że kiedyś odbierzesz Mariuszowi jego, nie tytuł mistrzowski, ale pozycję w największej federacji w tym kraju. Nie wszyscy w to uwierzycie, ale jeden z prezesów Polskiej Federacji oraz mój przyjaciel Romek Wąsowski. Ja rozmawiałem z nimi kilka lat temu, po tym jak Paweł Nastula przegrał z Mariuszem. Powiedziałem, że przyjdę do MMA, wygram z Mariuszem i zadedykuję Pawłowi to zwycięstwo, dlatego że Paweł jest mistrzem olimpijskim i zawsze wierzyłem, że wygrał, był na końcu swojej kariery. Nie miał siły, żeby z Mariuszem wygrać i chciałem to zrobić nie dlatego, że to jest walka z Mariuszem, tylko po prostu, że mistrz olimpijski przegrał w pojedynku MMA i chciałem wygrać, żeby mu móc to zadedykować i to zwycięstwo dedykuję Pawłowi. Na tej gali były 2 pojedynki w kategorii ciężkiej. Pytaliśmy o to ostatecznego Isiego, on mówi, no, że rywali sobie nie będzie wybierał. Natomiast jak ty się zapatrujesz na pojedynek z innym olimpijczykiem? Szczerze powiedziawszy, ja mam nadzieję, że KSW nie będzie mnie tak często rzucało na wagę ciężką. Ja walczę 93 na co dzień. To była wyjątkowa sytuacja. Dostałem taką propozycję, nie miałem innej. Generalnie nie miałem większego wyboru, żeby z niej korzystać. Ja mam nadzieję, że kolejne pojedynki to 93, ale podobnie jak Satoshi, ja też nie mogę decydować o polskiej walce. Zobligowałem się kontraktem do pracy i taką pracę będę wykonywał. Padło tutaj w Mediarumie podczas tej walki takie słowa, że to chyba naturalna zmiana warty, jak ty byś to skomentował. KSW potrzebuje bohaterów, KSW potrzebuje gwiazd, a nie da się ukryć, Mariusz zegara nie cofnie, jego koniec kariery nadchodzi wielkimi krokami. Na tą walkę zgodziłem się z kilku powodów. Raz, że uważam, stoczyłem bardzo dobry pojedynek w sierpniu z Michałem Bobrowskim. To było dla mnie wielkie doświadczenie i bardzo dużo z niego wyciągnąłem. Dwa, że Mariusz też już ma 42 lata. I faktycznie zegara się nie cofnie. Pewnie gdybyśmy walczyli 4-5 lat temu, Mariusz byłby zdecydowanym faworytem i ja miałbym dużo, dużo ciężej. Ale ja też nie jestem młody, ja mam 38 lat, nie zamierzam w nieskończoność też się bić. Nie jesteś rozbitym zawodnikiem, generalnie tak naprawdę jeszcze 3-4 lata kariery na najwyższym poziomie możesz toczyć. Ja nie potrafię powiedzieć tak naprawdę ile jeszcze, bo to tak zawsze jest, trenujesz, przygotowujesz się, zastanawiasz się co dalej, kończy się, robisz tydzień roztrenowania, już nie możesz się doczekać kiedy wrócić na marze. Także myślę, że
Tak będzie, zresztą ja jestem w ogóle przekonany, że będziemy na treningu. Kiedyś Michał Materla po walce powiedział, że jak mnie szukacie, to w poniedziałek jestem w moim biurze, czyli na sali treningowej, która jest walką, miał ją krótko i nic mu się nie stało i w moim przypadku będzie podobnie, ale ile ja będę walczył, ile walk stoczę, mam nadzieję, że do końca nie będę rozbity, bo nie chciałbym przyjąć za życiosu. Czy twoim zdaniem to była najlepsza walka w twojej karierze? Czy kilka walk wyszło zgodnie z założeniami, bo zawsze mamy jakąś taktykę. Przez, z Łukaszem Borowskim wykonałem perfekcyjnie. To była trudna walka, bo byłem po rocznym dopiero treningu. Miałem świetną walkę z kilkoma innymi przeciwnikami. I dzisiaj wykonałem praktycznie wszystko to, co trenowaliśmy i co zakładaliśmy. Oczywiście gdzieś tam się zawsze coś może przesunąć, bo nie da się jeden do jednego wszystkiego przewidzieć. Później trzeba reagować na różne rzeczy, ale faktycznie była to jedna z lepiej przygotowanych walk i zrealizowanych. W takim razie powiedz, czy faktycznie możesz powiedzieć jasno i wyraźnie, że ojcem tego sukcesu jest Mirosław Okliński, jego plan na walkę? Ojcem sukcesu jest na pewno Mirosław Okliński, jego plan na walkę, jego zdolność przekonania mnie do taktyki, ale matką tego sukcesu jest cała Akademia Sportu Walki. Robert Roszkiewicz, zapasy, Jacek Kucharczyk, trener od boksu, który dzisiaj w rozgrzewce tarczami imitował cepy i musiałem ręce podnosić. Moi sparring partnerzy, z którymi świetnie trenowałem, miałem naprawdę 7 ludzi ważących ponad 110 kg do ponad 130. Przykładali się ostro do pracy, chodzili na zmiany, poświęcali się i już też do swoich walk się szykowali, także za to im serdecznie dziękuję i cała ta ekipa zapracowała na sukces. Gdyby znalazło się miejsce dla Ciebie na karcie KSW-39 w Ergo Arenie 18 maja, będziesz gotowy? Nie mam kontuzji, troszkę tam wybity kciuk, ale to jest lekko, innych obrażeń nie mam. Pewnie jak go stygnę jutro rano, jak się obudzę, może coś mi jeszcze będzie bardziej bolało, ale teoretycznie to jest możliwe, a w praktyce co będzie nie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.